Dobry, ja podnoszę rzeczy z ziemi, bo wyrzuciłam wszystko z torby, bo miałam takiej dużej torby to zapakowane, bo młody oczywiście chciał się do torby dobrać, a teraz rozłożył się na łóżku w promieniach słońca i się opala. W każdym razie, ja po bardzo leniwym poranku rzuciłam na obroty, wykąpałam się, jak widać ogarnęłam, przygotowałam też kilka rzeczy w kuchni, wysprzątałam sobie balkon, bo ostatnio tego nie robiłam, wyniosłam sobie pościel, także nadrobiłam tego, to lenistwo, które miałam dzisiaj, słuchajcie, prawie do 13 w łóżku, wyobrażacie sobie? Ale co? Można się pobyczyć czasami, nie zawsze trzeba po prostu wstać i od razu zasuwać w domu. Dobra, więc ja tak, wybieram się zaraz na spacer, jest pogoda obłędna. Wczoraj to była pogoda, żeby siedzieć w domu, zrobić sobie ciepłą kawę albo nalać lampkę wina, owinąć się kocem i w ogóle nawet okna nie otwierać. A dzisiaj jest wręcz przeciwnie, jest tak cudownie, więc ja idę na spacer. Dodatkowo zrobię sobie też zakupy, bo dostałam informację, że ma być kurier albo jutro, albo pojutrze, więc wolałabym być w domu. A że jest to kurier, który bardzo często, Fastway, nie wiem, na pewno w Polsce bateria jest Fastway, bardzo często nie dzwoni, nie uprzedza o tym, że za 10-15 minut będzie, tylko po prostu zaskoczenia, pak, podjeżdża, dzwoni domofonem i czeka, żeby ktoś odebrał i zszedł na dół po paczkę. Więc, a czasami nawet zostawiają na skrzynce pocztowej, tak mi się też zdarzyło, że zostawił paczkę na skrzynce pocztowej. Więc chciałabym być w domu, bo zależy mi na tym, żeby to odebrać. Zamówienie z Bershki, tam są rzeczy Weronisi, które ja jej zamawiałam, bo nie było w sklepie, bo byłyśmy w sklepie w Bershce. Chciałyśmy je kupić stacjonarnie, ale okazało się, że niestety nie było jej rozmiaru, więc je zamówiłam online, bo się jej podobały. Więc chciałabym odebrać paczkę i być w domu, a nie chcę wyjść z domu, bo wiecie, z buta wrócić, jak się gdzieś pójdzie dalej. Co ty? A, pisze, siostra do mnie coś pisze. Jak się pójdzie gdzieś dalej, to jest ciężko wrócić, żeby odebrać paczkę, więc wolę być, bo później zabiorą mi tą paczkę do centrali i wtedy mam już przechlapane i byłby problem, żebym to ja ogarnęła. Dobra, więc co, idziemy do parku, idziemy na spacer i idziemy na zakupy, zrobię sobie jeszcze zakupy, bo kilka rzeczy spożywczych muszę kupić, muszę kupić to, co zapomniałam ostatnio, bo przeużyłam, muszę kupić właśnie między innymi mozzarellę tartą, której do tej pory nie kupiłam, ale dzisiaj to zrobię, chyba że znowu wejdę do sklepu i głowa pusta, wyjdę z innymi produktami, a o tym, co mam kupić, zapomnę. Dobra, wy zostajecie w domu, ja was nie zabieram, a ja zmykam na i zakupy. Jeszcze sobie tylko muszę spakować torebkę, tylko nie tą, co miałam wczoraj, tylko tą mniejszą, ona jest tam w tym, w sypialni przygotowana już. Dobra, spakuję sobie tylko rzeczy i zmykam. Miałam was nie zabierać, a jednak zabrałam, bo znalazłam miejsce w przegródce i stwierdziłam, że może ktoś będzie miał ochotę przejść się ze mną na spacer. Więc zaliczyliśmy spacerek, zaliczyliśmy już zakupy, jesteśmy w domu, ziemniaki już mi się gotują, ziemniak jeden pokrojony na cztery. Ziemniaki się już gotują, a ja szybko pokażę wam zakupy z Penisa. Pierwsza rzecz to moje ulubione skarpetki, stopki w kolorze białym. Ja uwielbiam skarpety w kolorze białym i przepadam za skarpetami w kolorze czarnym, bo one są zaraz całe ubrane w futro blue, no ale mam czarne też, mam, nie, że nie mam, ale w większości nasze białe i to są moje ulubione. To są skarpetki workout, czyli do ćwiczeń, ale ja je noszę na co dzień, ja je noszę do sneakersów, ponieważ one super przylegają, nie zsuwają się z pięty, a te, które bardzo lubiłam, których już nie mogę spotkać, nie wiem dlaczego, czy już one się nie pojawiają, czy po prostu jakiś taki chwilowy przestój, to jest marka Pringle i one też mają tutaj w środku napięcie takie
składki, takie naklejki silikonowe i one jeszcze lepiej trzymają się na stopie, ale niestety ich nie ma w TK Maxie, nie wiem dlaczego, ale jak nie ma tych moich ulubionych w TK Maxie, to kupuję właśnie te w Penysie, 4 euro za 5 sztuk. Torebunia liliowa z plecioną rączką, to nie jest moja, zostałam o nią poproszona, tutaj w środku jest długi pasek, także można ją nosić albo właśnie tak przez ramię, albo można ją nosić tutaj za tą rączkę, także taka torebusia. Czekajcie, torebusia. W młodej kupiłam super leggingsy, zobaczcie, cieniutka taka bawełna, do tych wszystkich jej topów z Bershki będą idealne, a kolor jest obłędny. Zastanawiałam się, żeby sobie kupić, ale stwierdziłam, że jednak te leggingsy takie krótkie to nie moja bajka i prawdopodobnie nie będę chodziła. Kupiłam sobie coś, co po prostu jak zobaczyłam, to od razu powiedziałam, nie, ja cię kupię. Ja was kupię, bo ten kolor to jest dla mnie hit w tym sezonie. Klapki w kolorze pomarańczowym, takie dość mięciutkie, takie trochę jakby piankowe, o coś takiego. Jeszcze były liliowe, pomarańczowe i tyle czy nie tyle, nie pamiętam. Ale na pewno liliowe, pomarańczowe, no te są obłędne, kolor wow. Więc kupiłam sobie te klapki, one 8 euro i kupiłam coś na prezent. To tak w sumie przypadkiem, bo nie chciałam wpłacić w kasie na dole, bo była straszna kolejka. Jestem się tak, nie stoję, idę sprawdzić jak tam kasy u góry. Słuchajcie, podeszłam tylko i od razu płaciłam. Także dobrze, nie czekałam, bo bym się ostała jak głupia. I poszłam na górę i przechodząc zauważyłam te wiatrówki. A dostałam zlecenie jakiś czas temu, żeby kupić fajną wiatrówkę męską. I udało mi się spotkać kolory granat, czerwony i biały. Przepiękna, zobaczcie jak te kolory przepięknie się ze sobą łączą z kapturem. Ona jest, wiecie, taka typowo wiosenno-letnia, cieniutka wiatrówka. Letnia w sensie mam... widzicie, wszędzie kwaki kocie, bo on tu skakał przed chwilą. Mam na myśli, że wiecie, w jakiś taki letni, chłodniejszy dzień można ją założyć, ma kieszenie, no super jest i fajny materiał. O, wszędzie kłaki kota. A to chyba dlatego, że próbował mi wejść do torby i się kurtka trochę obrała. Także bardzo ładna, przepiękna, męska, z kapturem. Także ta kurtka i z Penysa to wszystko. Idę teraz smażyć sobie jajko sadzone i ogórki pokroić na mizerię. No coś trzeba jeść, prawda? I'm dancing all these tears away. No time for love. I'm dancing all these tears away. Biegam po mieszkaniu, szukam aparatu, bo chciałam jeszcze Wam pokazać klapki, że właśnie dzisiaj testuję, że je rozmetkowałam, założyłam na stopy i chodzę od popołudnia. Biegam tutaj w salonie, ława, w sofa, pufa, w kuchni, w spiżarce, bo wczoraj zostawiłam telefon w spiżarce i nie mogłam znaleźć. I dzwonię do Dominika, weź wykręć do mnie, bo ja nie wiem, gdzie jest telefon. Jak zacznie mi buczeć wibracja, to wtedy będę wiedziała, gdzie go położyłam. No i znalazł się, leżał w spiżarce, mimo że też w niej byłam i go nie zobaczyłam. Tak samo miałam dzisiaj z aparatem. Chodzę, biegam, szukam aparatu. Trzy razy byłam przy stole i dopiero za czwartym zauważyłam, że on leży koło robota. Bo robota, jak robiłam pierogi, jeszcze nie schowałam, tylko leży na stole. Także taka zakręcona przez moment byłam. W każdym razie, słuchajcie, te klapki są mega, są tak wygodne, a jak się w nich chodzi, to się tak fajnie zapadają, jakby były z pianki. Superowe są, bardzo fajne, a kolor to w ogóle sztos. Także jak szukacie takich wygodnych, to macie możliwość coś takiego znaleźć w Primarku. Fajne, bardzo fajne, takie człapy. Nie wiem, co Wy uważacie, ale ja stwierdziłam i zresztą o tym już wspominałam, że Zara w tym roku ma tak obłędną kolekcję. Za każdym razem jak coś kupuję, jeżeli nie uda mi się pokazać tego od razu w filmie, to pokazuję Wam za jakiś czas. I właśnie dzisiaj przyszedł ten czas! Jakiś czas temu w Zarze kupiłam tą sukienkę. Jest przepiękna, jest przecudowna, materiał jest zarąbisty, kolory w ogóle, ten motyw kwiatów, to jest wszystko tak dobrane, porządnie wykonana, muszę powiedzieć, że naprawdę. A dodatkowo
bardzo ładnie układa się tutaj w piersiach, a tył, nie, to nie mi się odbija, to się odbija pralce, bo nastawiłam jasne pranie, a tył wygląda tak. On po prostu ma tutaj tylko takie gumeczki, do których poprowadzone są szeleczki. I cały tu jest wycięty, jak ja ją przymierzyłam, nie chcę mi się w nią wbijać, bo już jest godzina, która 9:30, nie chcę mi się rozbierać z dresów i wskakiwać w sukienkę. Na pewno mnie w niej zobaczycie, bo przecież jak kupuję, to i w tym chodzę, ale to jest sukienkowy sztos tego sezonu, naprawdę. Jak ją zobaczyłam, to sobie pomyślałam, matko, no ładniejszej sukienki chyba już sobie nie mogłaś kupić. Ona ma kieszonki, także powiem Wam, że do konwersów, do sneakersów, do klapek naprawdę będzie pasowała do wszystkiego. A kolory? OMG! Cena to 29,95. Nie wiem, czy one są jeszcze dostępne, bo tak jak Wam powiedziałam, to trochę czasu upłynęło, no ale dobra. Najważniejsze, że Wam pokazałam, prawda, że może akurat któraś z Was zapragnie taką cudną sukienkę, jak ja sobie kupiłam. Ja mam sukienkę w rozmiarze M, miałam M-kę, miałam dwa rozmiary, ale M-ka była za bardzo opięta. Nie podobała mi się, dlatego wzięłam sobie L-kę, ale powiem Wam, że och, białe klapeczki do tego. Zmyłam makijaż, odpaliłam sobie serial, tak tutaj siedzę, oglądam i czegoś mi tu brakowało, wiecie, żeby tak zakończyć z przytupem ten dzień. I poszłam sobie, otworzyłam piwo tyskie i przyniosłam sobie koreańskie chrupki. Słuchajcie. One są pyszne, a jak je rozgryzujecie, to one szczelają. Zarąbiste, bardzo je lubię. To już jest moja druga paczka, wcześniej kupiłam taką mniejszą, bardzo szybko zniknęła. Coś tam Weronika podjadła, coś ja, coś Dominik. A teraz jak byłam w koreańskim, znaczy no nie teraz, nie wczoraj, przed ostatnim razem w koreańskim sklepie, to zobaczyłam, że te chrupasy są w takiej dużej torebce i kupiłam największą. No i tak sobie siedzę, podjadam koreańskie chrupki, popijam piwem i oglądam serial. Z Wami się dzisiaj żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!